Szanowni Państwo, w dzisiejszym filmie opowiadam o kulisach podpisania szkodliwego dla Polski układu. Sikorski-Majski. 30 lipca 1941 roku. W siedzibie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych premier polskiego rządu, generał Władysław Sikorski i sowiecki ambasador Iwan Majski złożyli swoje podpisy pod dokumentem nowego polsko-sowieckiego układu. Świadkiem tej sytuacji, oprócz szefa brytyjskiej dyplomacji Antonego Idena, był również brytyjski premier Winston Churchill. Podpisany układ składał się z dokumentu głównego złożonego z pięciu artykułów i dwóch protokołów dodatkowych. W artykule pierwszym podpisanego układu zapisano, że strona sowiecka uznaje za nieważny pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Natomiast strona polska oznajmiała, że nie jest związana żadnym układem z państwem trzecim, który byłby wymierzony przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Artykuł drugi układu formalnie wznawiał stosunki dyplomatyczne pomiędzy oboma państwami, przerwane w wyniku sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku. W artykule trzecim była z kolei mowa o tym, że obie strony zobowiązane są do wzajemnej pomocy. W artykule czwartym była mowa o tym, że strona sowiecka zgadza się na utworzenie polskiej armii na terenie Związku Sowieckiego, która operacyjnie podlegać będzie dowództwu sowieckiej Armii Czerwonej. Artykuł 5 z kolei mówił o tym, że układ wchodzi w życie natychmiast i nie wymaga ratyfikacji. Do tego, jak już wspomniałem, dołączone były dwa protokoły dodatkowe. W pierwszym z nich zapisano, że wszelkie inne kwestie sporne pomiędzy stronami będą rozstrzygane w toku dalszych rozmów. Natomiast w drugim protokole strona sowiecka oświadczała, że z chwilą nawiązania stosunków dyplomatycznych udzieli amnestii polskim obywatelom, jacy przebywają w więzieniach i obozach na terenie Związku Sowieckiego. Już na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że ten układ jest mało korzystny dla strony polskiej. Wprawdzie w układzie zapisano, że Traci moc Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, ale wcale nie oznaczało to, że automatycznie zostaje potwierdzona nienaruszalność polsko-sowieckiej granicy, wytyczonej w ramach Traktatu Ryskiego z 1921 roku. W podpisanym układzie nie było również odniesienia do. Referendum ludowego, jakie Sowieci przeprowadzili na terenach wschodniej Polski w październiku 1939 roku. Wyniki tego referendum stały się podstawą do włączenia tych terenów do Związku Sowieckiego terenów określanych w nomenklaturze sowieckiej jako zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina. Szkodliwy był również zapis o tym, że strona polska nie jest związana żadnym układem z państwem trzecim, który byłby wymierzony przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Taki zapis mógł bowiem sugerować, że w przeszłości Polska zawarła jakiś tajny układ z wrogami Związku Sowieckiego. Zły był również zapis mówiący o tym, że z chwilą nawiązania stosunków dyplomatycznych strona sowiecka udzieli amnestii. Polskim obywatelom, jacy przebywają w więzieniach i obozach na terenie Związku Sowieckiego. W świetle prawa międzynarodowego polscy obywatele, nie mogli podlegać jurysdykcji sowieckiej. Pomimo tak wielu poważnych zastrzeżeń, generał Władysław Sikorski zdecydował się jednak podpisać ten układ. Na jego weryfikację nie trzeba było zbyt długo czekać już w październiku 1939 roku pojawiły się pierwsze nieporozumienia pomiędzy stroną polską a stroną sowiecką na kanwie tego układu dotyczyły one między innymi rozmieszczenia i wyposażenia jednostek polskiej armii jaka była wówczas tworzona na terenie Związku Sowieckiego dowódca tej armii Generał Władysław Anders odmówił Sowietom wysłania na front 5. Dywizji Piechoty, argumentując swoją decyzję tym, że nie jest ona w pełni uzbrojona. Sowieci odebrali decyzję Andersa jako przejaw złej woli strony polskiej. Kolejną sprawą, która wzbudziła nieporozumienia, była sprawa polskich obywateli. Zamieszkałych przed 1939 rokiem na terenach wschodniej Polski, anektowanych do Związku Sowieckiego. Otóż okazało się, że polscy obywatele, ale innych narodowości niż Polacy, są wcielani do Sowieckiej Armii Czerwonej. Strona polska zaprotestowała przeciwko temu w specjalnej nocie. Ale w odpowiedzi usłyszała od Sowietów, że podstawą tego działania są wyniki referendum ludowego z października 1939 roku i podjęta na ich podstawie decyzja Sowieckiej Rady Najwyższej o nadaniu im obywatelstwa. W zaistniałej sytuacji generał Władysław Sikorski postanowił ratować podpisany układ, coraz bardziej zagrożony zerwaniem przez stronę sowiecką. Na początku grudnia 1941 roku Sikorski udał się w tej sprawie do Moskwy. Ale jego wizyta w Moskwie zakończyła się porażką. Stalin dał jasno do zrozumienia Sikorskiemu, że nie zamierza już dyskutować o kwestii zagarniętych ziem polskich i o sprawie polsko-sowieckiej granicy. A był to, przypomnijmy, dopiero początek grudnia 1941 roku, gdy dywizje niemieckiego Wehrmachtu stały pod Moskwą, a sowiecka armia czerwona cofała się na całej linii frontu. Teoretycznie więc sytuacja powinna sprzyjać polskim interesom, ale tak nie było. W kolejnych miesiącach, gdy armia czerwona Przejmowała inicjatywę i przechodziła na całej linii frontu do kontrnatarcia. Pozycja Polski w relacjach z Sowietami była już tylko gorsza. Ale w grudniu 1941 roku wydarzyło się coś jeszcze, coś, co było niezwykle istotne z perspektywy polskich interesów. Wielka Brytania postanowiła. Zawrzeć porozumienie z Sowietami w imię wspólnej walki z Niemcami. Ale Stalin, jako warunek jego podpisania, zażądał od Wielkiej Brytanii potwierdzenia zachodnich granic Związku Sowieckiego. Granic sprzed 22 czerwca 1941 roku i napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Granic, które anektowały ziemie wschodnie polski i brytyjczycy bez najmniejszych zahamowań zgodzili się na ten warunek premier Władysław Sikorski usiłował jeszcze interweniować w tej sprawie najpierw u szefa brytyjskiej dyplomacji Antonego Edena a potem u samego premiera Winstona Churchilla ale na niewiele się to zdało można postawić pytanie co powinien zrobić generał Władysław Sikorski w sytuacji w jakiej znalazł się w lecie 1941 roku czy rzeczywiście powinien podpisywać układ z sowietami czy podpisując ten układ nie powinien lepiej zadbać o polskie interesy a przynajmniej o sprawę nienaruszalności polskiej granicy wschodniej Możemy również dywagować o tym, czy rzeczywiście dla Sikorskiego, jak publicznie deklarował, najważniejszą sprawą była sprawa uwolnienia polskich obywateli, jacy przebywali w więzieniach i obozach na terenie Związku Sowieckiego. Dokumenty archiwalne, dokumenty z posiedzeń Polskiej Rady Ministrów w Londynie wskazują, że dla Sikorskiego liczyło się Zupełnie co innego. Sikorski, podpisując układ z Sowietami i spełniając brytyjskie oczekiwania w tym zakresie, liczył na to, że wzmocni swoją pozycję polityczną i uratuje fotel premiera. Od lata 1940 roku jego pozycja polityczna systematycznie ulegała pogorszeniu. W kręgach polskich, na wyspach brytyjskich, Zarzucano mu unicestwienie 75% polskich sił zbrojnych, jakie zostały utworzone we Francji. Oskarżano go również o prosowieckość. I były ku temu poważne powody. Otóż Sikorski już w maju 1940 roku zwrócił się do brytyjskiego ambasadora w Moskwie, Stafforda Krypsa, o wysądowanie możliwości. Nawiązania relacji z Sowietami. Miesiąc później, w czerwcu 1940 roku, opracował memorandum w sprawie Polski i Rosji Sowieckiej, które przekazał Brytyjczykom. To memorandum de facto zawierało przyzwolenie na utratę ziem Polski w imię zawarcia Sojuszu z Sowietami. To wszystko Budziło niepokój w polskich kręgach na wyspach brytyjskich. Ale to spowodowało, że Brytyjczycy uznali go wówczas za jedynego polskiego polityka, który gwarantuje realizację brytyjskich interesów. I właśnie wtedy zaczęli popierać Sikorskiego. Ale to poparcie budziło coraz większą niechęć wobec Sikorskiego w polskich kręgach. Ta niechęć przerodziła się nawet w pewnym momencie we wrogość. Tak było między innymi w czasie jednego z gabinetowych przesileń, jakie dotykały jego rząd, kiedy Sikorski na posiedzeniu Rady Ministrów oznajmił wprost do jej członków, że brytyjski minister spraw zagranicznych domaga się, aby pozostawić mnie na stanowisku premiera. Tak nie mówił żaden Polski premier. Sikorski błędnie zakładał, że podpisując układ z Sowietami wzmocni swoją pozycję polityczną. Tej pozycji nie wzmocnił. Podpisany przez niego układ w aspekcie realizacji polskich interesów był totalną porażką. Otwierał bowiem Sowietom drogę do okrojenia terytorialnego Polski i do Podporządkowania jej w przyszłości Związkowi Sowieckiemu. Można również postawić pytanie: czy gdyby Sikorski nie podpisał tego układu, to zmieniłoby to bieg historii? Raczej nie, ale obowiązkiem premiera każdego państwa jest walka o jego interesy do samego końca, a nie rezygnacja z nich i to w imię tak banalnych powodów, jak tylko. Chęć utrzymania się przy władzy. O tej zasadzie powinni pamiętać wszyscy politycy. Drodzy widzowie, za tydzień w moim kolejnym filmie opowiem Wam o kulisach funkcjonowania rządu generała Władysława. Szczegółowo opowiem o tym, kto i dlaczego odgrywał w nim najważniejszą rolę. Ten film zatytułowałem Szare Eminencje naczelnego Wodza. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wsparcie, jakie mi udzielacie, i za wszystkie komentarze, jakie zamieszczacie pod filmami. Są one dla mnie niezwykle cenne i inspirują mnie do kolejnych filmów. Chciałbym rozwijać mój autorski kanał Zakazane Historie, aby lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Jeśli chcielibyście wesprzeć finansowo ten kanał, poproszę o wpłatę. Wszelkie informacje dotyczące możliwości dokonania wpłat, znajdują się pod filmami. Jeśli podobał się Wam mój film, Proszę, kliknijcie, subskrybuj.